Hejka, z tej strony Kotka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy Q&A z pytań, które zadawaliście na moim Instagramie. Pytanie pierwsze, dlaczego postanowiłam nagrywać na YouTubie? Szczerze, od zawsze była to moja pasja, zawsze chciałam nagrywać, ale dopiero teraz zaczęłam, więc w sumie jestem z tego szczęśliwa. Zobaczymy, jak Wam się spodoba. Jeżeli będzie Wam się podobał content, który tworzę, będzie na pewno więcej filmików i będą się pojawiały one częściej. Pytanie drugie. Jakie przysmaki daję moim kotom? Aktualnie mam całe pudełko przysmaków, w którym znajdują się mieszane przysmaczki. Mianowicie na dole były zawsze... Nie pamiętam już jakie, bo my zawsze kupujemy całe pudełka tych przysmaków, żeby mieli zapasy. Ale ostatnio trzeba było ich dokupić. Ale stwierdziłam, że możemy zawsze spróbować, zamiast przysmaków, spróbować dać im suchą karmę. Jakby co to Kajkuś aktualnie szuka przysmaka, którego mu rzuciłam. I stwierdziłam, że możemy pójść w dobrą karmę, którą polecam. Wiem, kosy powinny mieć minimum 70%, ale szukałam na szybko. Szukałam na szybko, tak jak już powiedziałam. I znalazłam właśnie taką. Jest 69% mięsa, co prawda, ale myślę, że to też będzie w miarę dużo jak dla zwierzaka. Patrząc na składy innych karm, to i tak jest naprawdę dużo. A odcinek, co prawda bardzo króciutki, bo trwa chyba niecałą minutę z przysmaczkami. Już za niedługo pojawi się u mnie na kanale lub już się pojawił. Jakie sztuczki umieją moje kociaki? A jeżeli chcecie taki, w którym bardziej opowiadam o karmach dla kotów, przysmakach i tym podobnych rzeczach, piszcie w komentarzach lub na moim Instagramie i wtedy... miłą chęcią dla Was nagram. Kolejne pytanie. Czy nagrywam filmiki na zapas? Tak, nagrywam filmiki na zapas, żeby po prostu mieć więcej czasu na zmontowanie. Próbuję też na razie działać z miniaturkami, ale to chyba jeszcze muszę chwilę się nauczyć. Ale ogólnie tak, nagrywam filmiki na zapas. Kolejne pytanie, już chyba czwarte. W jakich miesiącach moje koty mają urodziny? Kajko, czyli ten, którego aktualnie widzicie, urodziny ma we wrześniu, a Gucci ma urodziny w kwietniu. A zazwyczaj ich urodziny, można powiedzieć, że świętuje w pierwszą sobotę miesiąca. Ponieważ dlatego, że są schroniska, nie znamy dokładnej daty jego urodzenia, dlatego są w pierwszą sobotę miesiąca, w którym mają urodziny. Jakie karmy dla psa i kota polecam najmniej? Kolejne pytanie. Najmniej oczywiście Whiskasa dla kotów i Pedigree dla psów, ponieważ mają bardzo tragiczny skład, jeżeli sobie z tyłu doczytacie. I właśnie dlatego przez ich skład po prostu nie polecam tych karm. Kolejne pytanie. Czy znam jakieś ciekawe lifehacki dla kotów i psów, które są niejadkami? Szczerze bardzo polecam sposób z na przykład różnymi sosikami, czyli na przykład jak masz w saszetkach karmę ze sosem, po prostu dolewaj tylko troszkę tego sosu więcej, żeby po prostu bardziej miał, można powiedzieć, rozmoknięte to jedzenie. Ale to, że są niejadkami, może też sugerować, że po prostu z dnia na dzień przerzucili się na przykład na nową karmę, bo nasze kotki miały... kupioną nową karmę, której w ogóle nie chciały dotykać i trochę leżała. Byliśmy zdziwieni, dlaczego nie jedzą. Przerzuciliśmy się na nową karmę i jedzą normalnie, więc może po prostu to być winą składu lub po prostu smaku tej karmy. Więc możecie spróbować, jeżeli wasz zwierzaczek jest niejadkiem, albo spróbować dać nową karmę jakąś z lepszym składem lub powrócić do tamtej, którą jedli kiedyś. Albo jeżeli lubią przysmaki, mają jakieś przysmaki, które po prostu jedzą, rozkruszać te przysmaki i lekko posypywać jedzenie, żeby zwierzę wyczuwało ten zapach tego jakby dla nich dobrego pożywienia, wyczuwało zapach i wtedy będzie też spożywało na przykład tą kolację, nie?
Kolejne pytanie, czy mam jakąś ulubioną rasę kota? Otóż nie, nie mam. Dla mnie wszystkie kociaki są słodziutkie, nawet sfinksy i inne ich rodzaje. Kolejne pytanie, jakiej rasy są moje koty? Otóż Gucci i Kajko są kotami europejskimi. Jeżeli ktoś nie wie, to są po prostu dachowcami. Kolejne pytanie. Ile tabletek dziennie zażywa Gucci? Gucci dziennie zażywa 3 tabletki, jedną rano, dwie wieczorem, ale co trzeci dzień musi jeszcze wieczorem zażywać jeszcze jedną tabletkę, więc w niektóre dni zażywa łącznie 4. Kolejne pytanie, czy Kajko ma jakieś choroby takie jak ma Gucci? Nie, Kajko nie ma żadnych chorób takich jak ma Gucci, jest zdrowy, oprócz tego, że nie ma ogonka. Ale to już wiecie z jego historii, która już najprawdopodobniej jest na moim kanale. Następne pytanie, czy moje koty śpią ze mną w łóżku? Tak, śpią ze mną. Wiem, że niektórzy są tym przeciwnikami, ale ja lubię z moimi kotami spać. Gucci śpi u mnie w nogach, a Kajku śpi obok mnie. Co sądzę o dawaniu zwierzęciom resztek jedzenia, na przykład po obiedzie? To było następne pytanie. Według mnie nie powinno dawać się resztek jedzenia zwierzakowi, bo to nie jest śmietnik, któremu zrzucić resztę ziemniaków, którego nie zje, których nie zjesz. Po prostu według mnie się nie powinno, ale wiem, że niektórzy dają i dawać raczej będą, bo raczej ich moje słowa nie przekonają, ale no trudno. Następne pytanie. Jak długo mam już moje koty u siebie w domu? Mianowicie Gucci jest już około 3-4 lat, bo widzieliśmy go, gdy był naprawdę małym kotkiem, a Kajkuś będzie już 2 latka, coś takiego. Bo gdy ich braliśmy, byli malutkimi kotkami. Następne pytanie. Ile lat miał Gucci, kiedy przyszedł do niego Kajko? Gucci miał wtedy około 2 latka, bo naprawdę braliśmy może Kajkusia około rok później, jak Gucci'ego, coś takiego. Następne pytanie, czy myślę, że uda mi się osiągnąć sukces w internecie? Raczej w to wątpię, ale zawsze można się spróbować chwilę pobawić w internecie. Przedostatnie już pytanie. Którego kota wolę bardziej, Kajka czy Gucci'ego? Szczerze, według mnie powinno się traktować swoje dwa zwierzaki, jeżeli się je ma na równi. Więc ja też je traktuję na równi, Gucci'ego i Kajtusia. Ale już za niedługo na moim kanale, już za niedługo będę nagrywała, różnice między nimi i ogólnie na przykład, który kotek umie więcej sztuczek, który ma ile lat i tak dalej. Będzie takie porównanie, więc możecie już wyczekiwać. Ostatnie pytanie, czy na moim kanale pojawi się filmik w typu unboxing? Tak, mam w planach nagrać unboxing z różnych karm dla kotów, które też będę również polecała. Od razu mówię, to nie będzie odcinek sponsorowany. Więc możecie już wyczekiwać odcinka na moim kanale, a ja już się z wami będę żegnać. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli filmik wam się spodobał, oraz komentarz, będzie mi bardzo miło. Więc pa pa!